Na koniec zgromadzenia chciałem przeczytać jeszcze, nie znam na pamięć dokładnie, dekalog Polaka Zofii Kossak-Szczuckiej. Jam jest Polska, ojczyzna twoja, ziemia ojców, z której wyrosłeś. Wszystko, czymś jest, po Bogu mnie zawdzięczasz. Nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. Nie będziesz wzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery albo nagrody. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Czcij Polskę, ojczyznę twoją, jak matkę rodzoną. Z wrogami Polski walcz wytrwale do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach twoich. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługi, jej dorobek i majestat. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż siebie samego. Zofia Kossak-Szczucka. 1940 rok. I tak chciałem zakończyć zgromadzenie. Spotykamy się tutaj za 2 tygodnie pod Pałacem Prezydenckim. Większą siłą musi być nas więcej. Tak jak powiedziałem, pod Pałacem Prezydenckim nie wyjdziemy z cienia, jeśli będziemy stać w miejscu. Zgromadzenie uznaję za zakończone. Czołem Wielkiej Polsce! Czołem Wielkiej Polsce! Czołem wielkim bohaterom!